Siema, siemaczki, z tej strony Rejker, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak spędziłem Sylwestra. Tego, to teraz był 2022-2023. Także oczywiście subskrybujcie kanał, no i cóż, zaczynam dzisiejszy odcinek. Na początku chciałem zaznaczyć, że oczywiście jako prawdziwy imprezowicz ubezpieczyłem się i kupiłem sobie na przykład petardy, fajerwerki, różne takie bum bum, co nie? I tak to wszystko wyglądało. Wszystko mnie to kosztowało jakieś 50 zł. Jakieś 50 zł. Ale warto było, postrzelałem sobie. Za chwilę wam pokażę też jakieś fajne nagrania ze strzelania. I dzisiaj u mnie jest 1 stycznia 2023 i jest 14:15. Także cóż, chciałem wam powiedzieć, że naprawdę się działo. Byliśmy u taty kolegi i naprawdę bardzo się dużo działo. Na początku zatrzasnąłem się w łazience, bo nie dało się przekręcić tego zamka, tej gałki, bo ja się zamknąłem w łazience i siedziałem tam kilka minut, ale udało mi się stamtąd wydostać. A potem to już się siedziało, takie tam. I jeszcze była jedna ciekawa historia, ale to opowiem wam już za chwilę. No i jeszcze a propos ubezpieczania się w jakieś tam, wiecie, sylwestrowe rzeczy, to jeszcze oczywiście musiałem sobie kupić jakieś słodycze. I proszę bardzo, to są moje słodycze. Jeszcze niezjedzone. Tutaj są jeżyki bardziej. Jest już jeżyk. Tu jest pepsiulka Max, żeby nie było za dużo cukru, więc bez cukru. I tutaj mamy takie mega dobre. One są dobre. Cheetosy. Takie o. I gdybyście tak mieli obstawiać. Ile za cheetosy, jeżyki, te ciastko i Pepsi litrową. Gdybyście mieli obstawiać, ile zapłaciłem, to ile byście obstawiali? Piszcie je w komentarzu. A teraz już wam mówię, za to wszystko zapłaciłem niecałe 15 zł. Sama ta duża paka, która była wypełniona gdzieś potąd, czyli ponad połowę, kosztowała tylko 4,99. Wszystko, co tutaj jest, każdy przedmiot, kosztował jakby poniżej 5 zł. I to 10 groszy wszystko są tańsze. 4,99, 4,89, 4,79. No także jak widzicie, Sylwester był naprawdę profitowy. Było fajnie. Strzelało się petardami. I zobaczcie sobie, jak strzelałem właśnie tymi petardami. 2023! Porządny zestawik. Było strzelane, były fajerwerki, był nowy rok, była północ. I teraz chciałem wam tu opowiedzieć tą ciekawą historię. Mianowicie, na przykład była jedna taka sytuacja, że ja stoję sobie, chciałem odpalić jakąś petardę i tak bym tutaj stał i tak bym tutaj stał i tutaj była obok mnie tutaj centralnie stała fajerwerka. To jest jeszcze taka wyrzutnia, co nie? I ona nagle bum i ja mi się zatkało ucho. Wyciała jakaś we mnie petarda, ale strzeliła mnie jedna taka dosyć większa i to już bolało. No ale przeżyłem.
O, tutaj właśnie, tu jest dowód. Tu jest taki lekki zaczerwienienie. I po prostu, no. Ale, no, życie. No, przecież ważne, że żyje. Wyobraźcie sobie, że taki plastik leci w was z całej pety w kolano, w nogę. No to trochę to bolało. No ale też jak się w Sylwestra imprezuje, to wiadomo, że się długo nie śpi. Ja miałem na początku taki zamiar. Miałem taki zamiar, żeby po prostu, żeby nie spać, tak jak kiedyś. Ale stwierdziłem, że nie będę tak długo siedział. Już gdzieś o czwartej stwierdziłem tak, bo po prostu. No nie chciało mi się już. Tak, a tak siedzieć przed telewizorem, to tak. Przez te kilka godzin jeszcze no mi się nie chciało. Więc po prostu około 4:30 nad ranem poszedłem spać. A wy napiszcie w komentarzu, o której wy poszliście spać. Jestem ciekawy. W tamtym roku poszedłem, we wrześniu w ogóle, poszedłem, nie spałem w ogóle, pamiętam, była taka sytuacja. W tamtym roku na Sylwestra nie spałem do 5, a w tamtym chyba do 2. Także u mnie to tak bywa różnie, ale teraz to już większy hardcore niż kiedyś. A jeżeli chodzi o Bailey'ego, jak on wytrzymał Sylwestra, to tego wam bardziej szczegółowo opowiem wam za niedługo w odcinku, który będzie specjalnie zrobiony dla Bailey'ego, jak tam u niego itp. Ale ogólnie Sylwestra spędził tak, że trochę się bał petarda, ale ogólnie miał tam innego psa, z którym się bawił, więc nie było tragedii. Ogólnie to jak siedzieli sobie w domu, to po prostu się bawili i nie słyszeli tych huków. Także było git. I jeszcze widzowie, zapomniałem wam złożyć życzeń, więc chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego, co najlepsze. Szczęśliwego nowego roku. Także to tyle dzisiejszego odcinka. A, i jeszcze jedno. I dostałem, widzowie, od żony mojego taty przedurodzinowy prezent, byłem za tydzień, za 7 dni mam urodziny. I to jest nowy szlafrok. Tak, zobaczcie, jak w nim wyglądam. Dobra, widzę, więc tak to się na mnie prezentuje. Jest cieplutki. Co prawda u mnie jest na dworze teraz jakieś 15 stopni, jeżeli chodziłem na krótki rękaw. Ale na zimę, jak będzie te minus kilka, no już dawno jest zima, ale jeżeli będzie zimniej jeszcze w tym roku. Bo ogólnie u mnie teraz strasznie ciepło jest, było ostatnio 15 stopni i sobie nawet na krótki rękaw wchodziłem. Także dlatego mówię, że jest tak ciepło teraz. I chciałem powiedzieć, że jest tak ciepło dzisiaj, a u mnie jest 14 stopni. Zima, ale jeżeli będzie zimniej jeszcze w tym roku, to mi się przyda ten szlafroczek. Jest fajny, cieplutki. Dziękuję za niego. I ma łapę taką. No. I jest git.